Premier zlecił prokuraturze i służbom niezwłoczne zebranie informacji. Premier wezwał też szefa KNF do natychmiastowych wyjaśnień, mówił dzisiaj w rozmowie z RMF FM szef KPRM. Informację tę potwierdziła dzisiaj rzeczniczka rządu. Mateusz Morawiecki wezwał szefa KNF do złożenia natychmiastowych wyjaśnień. Jeżeli zarzuty wskazane przez dziennikarzy w całości lub części potwierdzą się, wobec osób odpowiedzialnych zostaną wyciągnięte konsekwencje, oświadczyła Kopcińska. Prezes Rady Ministrów zwrócił się do służb i prokuratury o podjęcie szybkich i zdecydowanych działań w celu sprawdzenia i wyjaśnienia informacji, które dotyczą przewodniczącego KNF Marka Chrzanowskiego, dodała rzeczniczka. Chodzi o materiał Gazety Wyborczej. Dowiadujemy się dziś z niego, że właściciel banku Leszek Czarnecki uważa, że Marek Chrzanowski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, zaoferował przychylność dla Getin Noble Banku w zamian za około 40 milionów złotych. KNF przekonuje, że słowa miliardera to szantaż. Z relacji gazety wynika, że Czarnecki spotkał się z Chrzanowskim sam na sam w marcu tego roku. Miliarder miał ze sobą 3 urządzenia podsłuchowe, ale zadziałało tylko jedno. Wszystko przez urządzenia zakłócające znajdujące się w gabinecie szefa KNF. Czy uważasz, że można wierzyć publikacjom Gazety Wyborczej? A może zupełnie im nie ufasz? Daj znać w komentarzu, jeśli chciałbyś dowiedzieć się, gdzie jeszcze w ostatnim czasie wykryto korupcję, to koniecznie sprawdź film, który właśnie Ci wyświetliłem. Cześć!